Alek, witam Was w pierwszym odcinku nowej, starej serii, można powiedzieć, Zagrajmy w Gothic. Witam Was w tej jakże nowej i nie nowej, wiecznej i niewiecznej opowieści o bezimiennym i o orkach i o kolonii. No zresztą wiecie, o czym ta gra jest, nie będę więcej tłumaczył. Ustawień też żadnych nie pokażę. Rozpoczynamy nową grę i trzymajcie kciuki za mnie, żeby ta gra działała na moim nowym systemie, bo nie jestem tego pewny. Lecimy z nową grą. Loading. Filmik, ja się zamykam. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Jestem ludzie, jestem, żyję. Po prostu miałem tutaj
Po prostu musiałem zalecieć do pieca. O Jezu, wyłączyłem sobie minutnik. Dobra. No typowe teksty, musimy wszystko przegadać. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jego, jest tak zwany wiemy, stary obóz. Ale musimy niestety to przegadać, ludzie, nie ma opcji innej. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Spoko. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. No ja wiem, że znajdę coś przydatnego. Coś przydatnego. Kopalnie no, byś nie trudno tak znaleźć. Już skończył gadać, leży to byłoby parę fajnie. W dół kanionu. Ale wszystkie kwestie chcę z nią przegadać, bo nie pamiętam. Dlaczego mi pomogłeś? Bo coś musiałbym mu powiedzieć. Gdyby nie ja, ciekawego. Mulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. Muszę się pchnąć. A ja jestem zbyt przypomnieć, jak się w tą grę gra znowu na nowo. Ale myślę, że nie będzie problemu. Drogę po to, by złożyć ci propozycję. Ale słuchajmy na razie rozmowy, tak, bo to jest ważne. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To no właśnie, powiemy mu to czy nie? Ja szczerze powiedziawszy, to bym mu tego nie mówił, no ale niech będzie. Poprzednio razem jak grałem, chyba też to powiedziałem. Ale nie pamiętam, czy mnie zabił, czy nie. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magu. A, widzisz, Diego. Ty jesteś gość, a nie tam, że nie możesz. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Oj, Diego. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza no, mają tam powiedz, kim jest ten Gomez. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Może w końcu? O, nowy zapis, dziennik, to chyba będzie koniec rozmowy. Słuchajcie. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. No i powiedz dobra mu, że Diego cię przesłał. Dzięki za pomoc. Rozdział pierwszy, witamy w kolonii. No i w końcu dostanę już dostęp. Tak jest, możemy ruszać w końcu. No, jak to się tutaj zbierało? O, w ten sposób. Pochodnie jakąś mamy już chociaż. Pozytyw jakiś. Piwo. Bryłka rudy. Tu chyba nic nie ma. Zawsze pamiętam, w tą barierę tutaj wbiegałem. I nie laguj gro może momentami, bo masz widzę ścinki jakieś. No dobra. Altem oczywiście sobie ty jeszcze skokom. Czy coś tutaj jest? Nie, tutaj niczego nie mamy. Dobra, biegniemy do przodu. Nie mamy dużo czasu, a chciałbym każdy tak odcinek właśnie po 15-20 minut góra tutaj robić, żeby nie przesadzać. Nie idziemy z tym do góry gadać, bo tu za dużo się nie dowiemy. A on ma 1 500 100 900 kwestii, jagody. Do wasz chrząszcze zaraz wrócimy. Tylko najpierw może jakaś broń, bo gołymi rękami to ubić to tu nic nie ubijemy. Strzała oczywiście, kubek, nie wiadomo po co. Może Bezzi będzie chciał kulturalnie napić się wody. O, widzicie nowy interfejs. Wprowadziłem parę tam patchów, żeby można było grać jakoś normalnie.
Nie wiem, czy bez tych patrzy nawet gra by odpaliła na tej dziesiątce. Mógłby być problem, powiem wam szczerze. Kill off, no i dobra. Pierwsza broń. Kill off i lecimy. Z koksem idziemy na chrząszcze. Idziemy na chrząszcze. Bezzi, idziemy na polowanie, mięso się przyda. O. I dobra. I jeszcze jeden chrząszcz. I mamy mięsko jakieś chociaż. I lecimy dalej. Teraz sobie pójdziemy coś ubić, żeby tutaj troszkę do levela się zbliżyć bardziej. Tutaj chyba mieliśmy młodego kretuszczura. No właśnie. I ciała bunga, młody kretuszczur. Ty łobuzie ty. O ty wredne. Wredne coś. Dobra. Musiałem mieć dziabnąć oczywiście, no bo to by było święto lasu, gdyby mieli dziabnąć. Ryżówka jakaś. Czy coś tu więcej mamy? Nie wydaje mi się tutaj tak. Tu chyba tak naprawdę po ten miecz tylko każdy przychodził zawsze. O Jezu, sterowanie mi się myli. Dobra, mamy ten mieczyk. Zobaczymy, czy tym mieczem coś pokonamy w ogóle. Czy coś tutaj było? Nie wydaje mi się, nie? Nawet roślinki żadne, nie. Tutaj nic nie było. W oddali już możecie widzieć właśnie ten stary zamek. I tam bardzo daleko wieża jest też. Tu tak widać. O tak mgła się pojawia. I dobra. Wbijaj tu Bezi. Skrzyneczka. Co tu mamy? Jakieś piwo, jakieś monety, które nie są za dużo warte przecież. Kilo, kolejna pochodnia. Nic więcej. A tu skrzynka. No, boli mnie jeszcze to, że czemu właśnie nie zrobili w tych właśnie patchach, żeby nie pojawiły się jak skrzynka zapróżniona. To powinna być w innym kolorze już. A i po co ja tu zszedłem? Jezu. Dobra. Tutaj chyba była roślinka, jak mnie oko nie myliło. Serafis. Aj, chciałem przeskoczyć inaczej, no ale się nie udało, więc niech będzie, że w ten sposób to zrobił Bezi. No i dobra, tu pierwszy przeciwnik. Dobra, pokonany, nie ugryzł mnie, ale muszę tę walkę przećwiczyć. Bo jak widać, nie idzie mi ona tak gładko, jak powinna. Może pierwszy zapis zrobimy. O, tu mam już taki testing, miałem i YouTube 1, niech będzie to na YouTubie 1 w tej chwili. O, proszę bardzo. Dobra, chodźże tu. Dobra. I proszę bardzo, i te mnie jakoś nie ugryzły. Dobra, tutaj mamy co? Pałkę. Mamy napój, mamy jagody. Bardzo przyjemne. Lecimy, zobaczymy, czy coś tutaj jest. Tu chyba nic nie było u góry, ale dla pewności jeszcze wlejzę. Nie, tutaj niczego nie mamy. Tu chyba na dole był jakiś kubek tylko. I bryłka. No, początek gry to wiadomo jaki jest. No wszystko zbiera się w gotiku, to jest najważniejsze, żeby na początku wszystko zbierać. Nie patrzeć. Dobra, no i mamy goblina. Jak się już człowiek nauczy tego komba całego, to później jest naprawdę bardzo prosta gra, tak jak widzicie u mnie. Nawet goblin mnie nie dotknął, co by się wydawało niemożliwe na pierwszych levelach z goblinem walczyć. No ale to jest tylko goblin, nie zapominajmy, no, zasady. No i brawo, kolejny przeciwnik poszedł do piachu. Czy coś tu mamy, jakieś roślinki do zebrania? Chyba nie było już tu nic. Na pewności jeszcze tu obejdę. Nie, tutaj nic nie ma więcej.
więc wracamy z powrotem. Gdzie tutaj to zejście było nasze? O Jezu, tu to się zabijemy, Bezi. Bez dwóch zdań. Tu chyba było, bo przecież tu ten ścierwojad leży. O, proszę bardzo. Ślisk. Oj, Bezi, widzę, że się jakichś nowych chwytów tu nauczyłeś nam. Dobra. Ale ta myszka skacze. Jezu. Dobra. Aj, nie zabij się tego, Bezi. Dobra. Ile nam minut zostało, bo to jest bardzo ważne w tej chwili obecnej. Już sprawdzam. No, można powiedzieć, że nic nam nie zostało, ale bym przedłużył to. O. Bym przedłużył o te 5 minut jeszcze. Może przez te 5 minut coś tutaj jeszcze zdziałamy. Oby. Na pewno nie będę zaczynał gadki już z tymi dwoma z nowego obozu, bo to nie ma sensu. Ale tutaj chyba jeszcze jakiś ścierwojad się tu kłampydził z tej strony, więc może jeszcze tutaj jego pokonam i wtedy zakończymy odcinek. Oczywiście zapis na YouTube One. O, nawet dwa ścierwojady, proszę bardzo. Można by było. O. Proszę bardzo. No ja się tutaj wdrożę powoli w walkę i za chwilę będę po prostu jak nowonarodzony. A, no i oczywiście jest rozkmina, kim grać, nie? Nie wiem znowu, kim mam grać. Może wy napiszecie w komentarzach coś fajnego. To mi podsuniecie jakiś pomysł, może kim grać, jaką klasą. Dużego wyboru nie ma, no ale zawsze coś, nie? O, tu jest pochodnia, jeszcze nie zauważyłem, proszę bardzo. Tu roślinek żadnych nie było. Właśnie taka bieda na początku, jeżeli chodzi o te roślinki. Człowiek myślałby właśnie, że powinno być tego więcej. No ale jak widać na razie to jest lipa z tym. Ale dochodzimy już powoli. Naprawdę ładny ten zamek w tym patchu jest. Podoba mi się bardzo. Wszyscy tak najeżdżają na gotika, że w to się już nie da grać. Eś, a ja mówię, da się grać w to. Jak najbardziej da się w to grać. Ale to już zależy od gustu. Niestety jak komuś nie pasuje kanciasta grafika bezimiennego, która jest jego, można powiedzieć, no, zgubiłem słowo po prostu. Ona mu dała sławę, właśnie taka kanciasta grafika. Nie Gothic 3 dał mu sławę, tylko właśnie Gothic 1, pierwsza odsłona bezimiennego, to dał mu największy sukces. Czy coś tu jest? Chyba nie. Tu były tylko dwa ścierwojady. Tam są krwiopijce, do których na razie lepiej się nie podchodzić. No i dobra. Panie ścierwojadzie, co pan mi tu powie ciekawego? O ty mendo. Dobra, jeden pokonany. Oj, pięknie. Już z dwoma ścierwojadami sobie radzimy, więc jest dobrze. Tutaj chyba nic nowego. Tu musimy przepłynąć oczywiście. Delikatnie, bezimienny umie pływać, proszę bardzo. Dobra, no to jesteśmy. I tutaj sobie jagody zbierzemy. Na razie tych chcę ominąć, bo chcę ścierwojady pokonać jeszcze, jak się uda oczywiście. Młody ścierwojad. No i zabrał mi ekspa. Oddawaj ekspa. A mam ekspa, jest chociaż jeden. Chociaż jeden jest, dobra. W ogóle jestem ciekaw, bo tu taki jakiś nasienie czerwonego buka. Tej, pierwszy raz to widzę. Co to daje? To nie mój problem.
problem. Bonus ma na 5. Tej, no to jest dziwne, ja pierwszy raz to widzę na oczy. Nie ma więcej tych nasion? Nie, tylko jedno. Szkoda. Dobra, wszystko zebrałem. No to teraz mogę kończyć odcinek. Myślę, że nie zdążę z nimi pogadać niestety. Mam 30 sekund, no może chociaż z tym jednym pogadam. Hej ty, czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. No widziałem właśnie, zadźgaliście mi dwa ścierwojady i moje ex. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić. Jeśli wie się, jak to zrobić. Ojej, naprawdę? Ojej. Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Mm-hmm. Dlaczego ten teren jest tak powiedz niebezpieczny? To. Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Nie, na wilka na razie nie ruszamy. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Popieram. O Jezu, ile tych kwestii, no dobra. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Dobra, opowiedz o tej kolonii. Bo nie da się jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ludzi. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. No tak. No to... O, mapa. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. I kuszące. Oczywiście, że tą drugą opcję wybiorę, jeżeli inaczej. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Dobre. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. Hej, chłopie, ja mam nawet dwa kilofy i co? Się boję wiedzieć, co za dwa kilofy tego mi ludzie zrobią w tej kolonii. Dobra, z nim też przegadajmy. Na to wygląda. Czego chcesz? Ale ty miły. Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. No to nie jesteś drogi wcale. Piwo proszę, mam, bo i tak nic piwo. Nie zrobię. Teraz opowiedz mi o polowaniu. O, się napił. Ścierwojady. Tak nazywamy te wielkie ptaszyska. Należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Ale mądry ten chłopiec, naprawdę. Ja będę jego rad słuchał od dzisiaj normalnie. Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne.
W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Co? No, on faktycznie chyba był taki drogi. Ojebało cię, chłopie. Wypierdalam stąd normalnie, bo... No dobra, no to w tym momencie kończymy ten odcinek pierwszy. Albo może trzeba powiedzieć po raz kolejny. O, jeszcze tego ścierwojada pokonam. Bo ktoś mi zabierze za chwilę expa. Level! Widzicie, to było pewne. Ja wiedziałem, że ten ścierwojad da mi level. A tamte gnoje już zabiły. Oj, ja wosteczkę i zabiję, zobaczycie. Dobra, zapisuję w tym momencie grę i w tej chwili żegnam się z wami. Więc oczywiście, jeżeli odcinek wam się podobał, no to wiecie, co macie robić. Łapka w górę, a jeżeli nie, no to łapkę w dół. Komentujcie, subskrybujcie, bo jesteśmy coraz bliżej do wybicia magicznej bariery 1000 subów, na który planuję coś specjalnego. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie i hej!